1631 roku urodził się ojciec Stanisław Papczyński u podnóża tutaj gór, blisko kościoła. Ojciec jego był miejscowym sołtysem, kowalem. Mieszkańcy Podgórza często udawali się do Starego Sącza, do grobu, załatwiać sprawy gospodarcze. Pewnego razu udała się też matka Papczyńskiego. Wracając, niestety nastąpiła burza, gwałtowna burza. Wezbrały wody Dunajca i Popradu. I ona, przeprawiając się przez wódce, przez ten Dunajec, łódka się wywróciła. Cudownie uratowała się, ofiarując wtedy w tej modlitwie, tej rozpaczy niemal, błagając Boga o potrzebne łaski, ofiarowała swojego syna na służbę Bożą. Ojciec Stanisław Papczyński to był miejscowy kowal, sołtys, zarządca majątku kościelnego. To był surowy człowiek, wymagający od swoich dzieci. Głuche. Jest kończone, nie ma żelaza. Matka to była osoba subtelna. Codziennie rano śpiewała godzinki, życiu zaangażowana. To świadczy, że kiedy syn Papczyński udał się do Podrynica, do klasztoru, to na drogę mu dała poezję Wergiliusza, książki, trzy książki. Poezję Wergiliusza, dzieło teologiczne Klaudiusza i książkę ascetyczną Tomasza Akempis o naśladowaniu Chrystusa. Widzimy poziom domu rodzinnego.